Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Ja jestem na czarno, gdyż mamy tutaj przesyłkę, która będzie miała coś wspólnego z Black Friday. Mamy tutaj promocję Black Friday, jak wiecie, jest to dzień, w którym mamy wszędzie wszystko w obniżonych cenach. Jest to oczywiście, jak widzicie, przesyłka z Shein. Pokażę, co zamówiłam z okazji Black Friday. Wszystkie linki oczywiście do rzeczy oraz linki związane z Black Friday będziecie mieć oczywiście w opisie pod filmem. Tutaj jest przesyłeczka. Rzeczy tym razem mam nie 4, a 6. Jestem ich strasznie, ale to strasznie ciekawa. A najfajniejsze jest to, że chcę dziś zrobić Wam open box. Open box tej paczki, jak widzicie, przewaga jeansu, tak? Jeans góruje. Open boxa oraz try on haul. Także mamy dzisiaj dwa w jednym. Ja się bardzo cieszę i mam nadzieję tylko, że trafią z rozmiarami. Dlatego, że są tutaj rzeczy, które zawyżałam, jeśli chodzi o rozmiar, bo obawiałam się, patrząc na zdjęcia, że mogę tu i ówdzie w coś się nie wkomponować. Więc tak, rzecz numer jeden. Będzie to taka... ciężko to nazwać, bo to nie jest kurteczka ani marynarka, ale taka koszulo, kurtko, marynarko, żakiet, nie wiem, jeansowy, rozmiar M, ciemny jeans. Za chwilę wszystko będę mierzyć, także zobaczycie, jak to wygląda na mnie. Tutaj wybrałam jedną koszulkę, bardzo lubię ich koszulki, wiecie, ten z nadrukami. Wybrałam tutaj jakąś taką w rozmiarze M. Dalej rzecz kolejna jest to taka ze stójką pseudo golfik, coś mniej więcej jak to pewnie, biała w rozmiarze M, drugim rękawem. Dalej coś trochę na wyjście, na lato, na wiosnę, mam nadzieję tylko, że będzie na mnie dobre, w rozmiarze L, czyli to już jest jedna z rzeczy, w której zawyżyłam sobie rozmiar, mam nadzieję, że to nie była zła decyzja. Kolejna rzecz w rozmiarze L, jaśniejszy jeans, taka koszula, bluzka, jeansowa bluzka bym powiedziała, no i koszula, ale jeansowa, rozmiar M, tak wyglądająca, czyli też wszystko jak widzicie tutaj raczej jest w ciemnym jeansie, nie wiem od czego zacząć, na pewno będzie śmiesznie wyglądać, będą wyglądać te dwie białe, gdyż ja mam czarny stanik, za co przepraszam, ale nie chce mi się po prostu teraz, wiecie, zmieniać całej bielizny, więc pokażę Wam po prostu tak jak to jest, na razie sobie otworzymy każdą z tych rzeczy i pokażę Wam, co to takiego? Ja sobie tu poukładam, bo jeszcze na Instagrama też bym to chciała Wam pokazać. Jedna bluzeczka to jest taka, ma ona takie fajne, słuchajcie, ramionka, takie koronkowe, bardzo mi się to połączenie podoba, zwykłego topiku, z bardzo fajnym nadrukiem, z takim właśnie, z taką wstawką w ramionach. Może to słodko, to na pewno słodko wygląda, może to bardzo słodko wyglądać. Także zobaczymy, przymierzę i zobaczycie. Wygląda fajnie. Druga rzecz z tych białych, już ostatnia, to jest z długim rękawem, ale piękne słońce nam wyszło. Dzięki słońce. Tak to wygląda. Tutaj czekajcie, papierek. Tak to wygląda. Tutaj mamy stójeczkę, czyli o, właśnie taki pseudo golfik. Ja nie przepadam za golfikami, ale to jest taka stójka, powinna być bezpieczna. Mam już makijaż, mam nadzieję, że nie pobrudzę jej w pierwszy dzień, słuchajcie. Tu ma takie pufki i to właśnie mi się spodobało w tej bluzce. Wybrałam rozmiar M, jak widzicie. Tak będzie to wyglądało i tu ma te pufki i to wygląda tak romantycznie. Materiał jest dość fajny, dość porządny, słuchajcie. Za chwilę sobie poprzymierzamy. Dalej, rzecz numer 3. Rzecz numer 3. Ja tutaj zawyżyłam właśnie rozmiar. To jest L-ka, tak dokładnie. To jest L-ka, a zawyżyłam rozmiar. Ja już pamiętam dlaczego. Dlatego, że wydawało mi się, że w biuście, tam była SKM-ka, że w biuście może mi tutaj... Wiecie, małe było miejsce tutaj na biust, a ja tego nie chciałam nosić na stanik do końca. Nie chcę mieć takiego biustu wywalonego do góry, tylko chciałabym, żeby to wyglądało naturalnie. Dlatego zawyżyłam rozmiar. Jak na razie teraz, tak jak patrzę, to wydaje mi się, że powinien być ok, no ale przymierzę, zobaczymy, sprawdzimy, ale podoba mi się. Już mi się podoba. Jakoś mi się podoba to, że jest elastyczne, rozciągliwe, no ale zobaczymy, jak będę wyglądała, czy nie będzie gdzieś na mnie wisieć. Póki co bardzo mi się to podoba. Następna rzecz, również jeansowa. Naprawdę zaszalałam jeansowo, ale jak wiecie, jeans nigdy nie wyjdzie z mody. To jest chyba jedyny materiał, który chyba się nigdy nie zestarzeje, słuchajcie. A nawet jeżeli to będzie wiecznie młody, jak wino. Dobra, i to jest, czekajcie, tu jakaś metka, czy co? Tak, jakaś metka. I to jest taki topik, słuchajcie, który zakładamy tutaj na szyję, idzie pasek
I to jest takie fajne wycięte. Wydaje mi się, że to może też bardzo, bardzo, bardzo efektownie i fajnie wyglądać. No zobaczymy, tak jak mówię, za chwilę Wam wszystko poprzymierzam i się osobiście przekonam, jak to wygląda. Ale mi już podoba się bardzo, oby nie było tylko tutaj w pasie zbyt wąskie. No zobaczymy, w biuście będzie ok, wydaje mi się, tylko nie wiem jak tu. Ale powinno być spoko. Tak wygląda tył, to jest właśnie, widzicie, na takim łączeniu. Także może to wyglądać fajnie i efektownie. Rzecz kolejna, przedostatnia, tak, jest to koszula. Koszula ala jeansowa, bo tak jak mówię, to chyba to nie jest jeans, to nie jest materiał jeansowy. To imituje nam jeans. Czekajcie, żeby mi się nie pomyliły te siatki. Oj, oj. No i Agnieszka, jaki ty rozmiar wzięłaś? Zaraz poczekajcie. M-ka. No i wydaje mi się, że mogłabym wziąć L-kę. Tu już jest mniej elastycznie, może być zbyt opięta. Mam nadzieję, że nie będzie, bo podoba mi się jak wygląda. Bardzo fajnie jest wykonana, jest na guziczki z delikatną stójką. Przymierzymy sobie za chwilę, te falbanki są przepiękne. Fajnie to można skomponować ze spodniami z wysokim stanem, ze spódnicą skórkową i tak dalej. Widzę na to sporo stylizacji. Rękawy są zapinane na guziczki, ale coś się obawiam, że może być taka zbyt akuratna. Ja wolałabym, żeby koszula była koszulą, a nie taką obciśniętą. No ale zobaczymy. Wydaje mi się mała, ale się przekonamy. I rzecz ostatnia to jest właśnie ta, nie wiem jak to nazwać, czy to jest kurteczka, czy to katanka, czy to bluza jakaś, no nie wiem. Możecie nazwać same i to jest takie coś, to wygląda jak bluzka, taka jeansowa, ale jest bardzo gruba, jest bardzo porządna. No i zobaczymy też, czy wejdę. No mam nadzieję, że wejdę w to, że nie będzie to na mnie za ciasne. Długi rękaw, tutaj mamy na guziczek. Bardzo mi się podobają te elementy tupówkowe, ona jest rozpinana cała na zameczek, więc można sobie zamek regulować, tak ona wygląda. Wydaje mi się, że wygląda sztosowato, jest króciutka, można ją fajnie nią zakryć brzuch, tak mi się wydaje. Zamek też jest porządny, także no muszę Wam powiedzieć, że patrząc na to zamówienie jestem mega zadowolona, mam nadzieję, że się nie rozczaruję. Także nie zwlekajmy, nie czekajmy, tylko przymierzmy. Nie wiem od czego zacznę, w sumie to chyba bez różnicy, bo i tak pokażę Wam wszystko. Także co? Zapraszam Was do try on haulu. Czyli następna klatka, mierzymy. No i pierwsza rzecz, mamy bluzeczkę. Bezpieczna długość, idealny rozmiar, nie zmieniałabym absolutnie na żaden mniejszy ani większy, tak ona wygląda, tak się prezentuje, świetnie wyglądają, słuchajcie, te co to jest, no te ramiona takie pufkowe, zobaczcie jak to wygląda. Wygląda ona tak. Ja uważam, że wygląda fantastycznie. Strasznie mi się podoba i będzie świetnie wyglądała i do skórzanych spodni, i do skórzanej spódnicy. Myślę, że właśnie ja to fajnie widzę ze skórą. Nie wiem dlaczego, ale tak pierwsze moje skojarzenie. Fajnie będzie wyglądać z czerwonymi spodniami. Wydaje mi się, że to dodaje uroku. Bardzo mi się to spodobało. To jest takie nietypowe, romantyczne. A tutaj tak, co, tak naturalnie fajny motyw, taki bardzo modernistyczny, bardzo mi się to podoba, mam nadzieję, że Wam również i wskakuję w rzecz numer dwa. No i okidoki, słuchajcie, postarałam się włożyć najdelikatniej jak potrafiłam przez głowę ten półgolfik, bo to nie jest golf. Wygląda to tak i uwierzcie mi, że wygląda to fantastycznie. Jestem mega zadowolona, że to wzięłam, mogłam wziąć jeszcze czarny. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Ja myślę, że do tego też się fajnie coś jeansowego w ogóle wkomponuje. Tutaj fajnie poszerza, jeżeli ktoś ma szczupłe ramiona, to naprawdę super to wygląda. Zaraz Wam pokażę z daleka. Oczywiście nie patrzcie, że na stylizacja, że coś, ja mam po prostu leginsy. Długość jest świetna, jest zapas, więc jeżeli tutaj macie jakieś boczki, jakieś niedoskonałości, wszystko Wam to zakryje, zobaczcie. Tak jak jest w moim przypadku, ja mam i boczki, i troszeczkę brzuszka, więc fajnie bardzo to zakrywa, bardzo ładnie to wygląda. A rękaw idealny, długi. I co mi się bardzo podoba właśnie, że te pufki, słuchajcie, dodają właśnie takiego romantyzmu tej rzeczy. No nie wiem tylko, czy ja tak myślę, tutaj tylko założyłabym łańcuszek i szczerze mówiąc, to byłaby cała stylizacja górna. I do tego myślę, że każde spodnie się wkomponują, bo i rurki, i leginsy, i spódniczka, i szerokie, i proste, i zwężane, każde. Materiał jest bardzo fajny, zaraz Wam jeszcze spróbuję powiedzieć, co tutaj mamy za skład.
poliester 70, koton 25 i spandex 5%. Tak to wygląda, ale powiem Wam, że to mi się strasznie podoba. Nie wiem, dlaczego mi się w ogóle to kojarzy z Lady Gagą. Nie wiem, dlaczego moje pierwsze skojarzenie. Lady Gaga, nie wiem o co chodzi, ale bardzo mi się podoba. Ja Wam bardzo tą rzecz polecam. Wszystkie linki z cenami ze wszystkim będziecie miały oczywiście w opisie pod filmem. I przypominam, że macie zniżkę ode mnie. A teraz wskakuję w następną z rzeczy. Okidoki, jestem rzeczy kolejnej. Słuchajcie, jeżeli chodzi o miejsce ramion, o ramiona, to wydaje mi się, że jest wszystko prawidłowo. Jeżeli chodzi o biust, to ciężka sprawa. A dlaczego? Dlatego, że bardzo w dziwnym miejscu w ogóle wypada jakby to obcięcie, to podcięcie, to tutaj to miejsce pod biustem. Dlatego, że na pewno nie możecie założyć tego na stanik. Nie wiem, czy ja nie przesadziłam z rozmiarem, ale z drugiej strony, jakbym wzięła mniejszy, to bym się obawiała, że właśnie będzie tutaj za mały i mogłoby tak być, że to miejsce, to ten szef skończyłby się gdzieś tu. Tego się obawiałam i o to właśnie mi chodziło, żeby zawyżyć. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. W tym momencie mam to na sobie bez stanika. Nie jest źle, aczkolwiek to jest tutaj, to wydaje mi się, szycie powinno być po prostu, ten szef powinien być niżej. Rękawy super rozmiar, myślę, że naprawdę super, więc jeżeli jesteście wysokie, raczej szczupłe, ale nie za szczupłe, to myślę, że ten rozmiar też jest ok. Natomiast chyba mogłam jednak zaryzykować ten rozmiar mniejszy. Zobaczcie, tak to wygląda, ale właśnie chodzi mi o te tutaj, to ten odgłos, słuchajcie, to jest ta pufka, na której siadam. Także to jest po prostu jakby niby na wysokości mojego biustu, ale jest tak rozszerzone, wiecie, to jest takie jakbym miała biust jak, kurczę, dojna krowa. Nie mam takiego. Także myślę, że bez stanika bezpiecznie, nic tutaj nam nie wypada, nie wystaje. Tu troszeczkę odstaje, jak widzicie, pomimo iż jest rozmiar większy, więc gdyby było mniejsze, mogłaby to być, słuchajcie, tragedia, ale może biust by ładnie wyglądał. Nie wiem, ciężko mi w tym momencie stwierdzić. Na stanik też to wygląda ok, więc wydaje mi się, że fajna, ciekawa rzecz do wielu stylizacji, jako kurteczka, na wiosnę jako koszula, jako bluzka. Myślę, że naprawdę na wiele sposobów się nada. No, ode mnie łapka w górę, na pewno będę to nosić, bardzo mi się podoba ten efekt, bardzo mi się podobają te pufki, nie wiem co mi się stało, ale podoba mi się motyw z pufkami. Także ja jestem na tak. No i dobra, dobra kruszyny. No i teraz Wam się pokazuję w tej rzeczy następnej. Zdecydowanie zamówię rozmiar mniejszy. Jestem bardzo ciekawa, jak wypadnie rozmiar mniejszy. Myślę, że zraz na pewno to założę, ale będę się obawiała, że tutaj coś wyskoczy. Wzięłam L-kę i to mnie trochę zwiodło. Nie wiem z kolei, czy w M-ce bym tutaj weszła, bo tu jest na mnie dobre, a tu mi odstaje, słuchajcie. I to dość znacząco odstaje. Tak to wygląda. Tak wygląda to z boku, tak wygląda to z tyłu. Jest to naprawdę świetna rzecz, może się sprawdzić fajnie do białej, słuchajcie, koszuli, białej, zwykłej, takiej męskiej koszuli. Jeżeli to sobie tu podciągnę, to mam luz tu w szyi. Tutaj mam tyle luzu, więc jak widzicie, na pewno mogłam wziąć rozmiar M i jestem przekonana i ja jestem pewna, że wezmę sobie rozmiar M, bo bardzo mi się ta rzecz podoba. Natomiast tą L-kę mówię, raz założę, myślę, że na pewno, ale będę chciała ją odsprzedać. Także jeżeli ktoś będzie zainteresowany, jest troszeczkę większych rozmiarów ode mnie, ma większy biust, szerszy w barkach, szerszy, większy niż rozmiar 36-8, to zapraszam, odzywajcie się w komentarzach pod tym filmem, to ja z chęcią komuś odsprzedam tą rzecz. No, ale podoba mi się bardzo. Bardzo mi się podoba i chcę ją mieć, ale tak jak mówię, tutaj jest dużo luzu, nie będę tu fisiować, ale tu nachylając się tak naprawdę, to tutaj w miejscu guzików ja już mam zagrożenie. No, taki area zagrożona area, więc to powinno być tutaj po prostu węższe. Zdecydowanie. Zobaczcie, jak to jest luzu. O, wzięłam po prostu za... Widzicie? To jest wszystko tutaj lata. To powinno być tak, o. I tu też powinno być trochę mniej luzu. Także zdecydowanie niepotrzebnie wzięłam L-kę. Wydawało mi się, że w M-kę nie wejdę, a wydaje mi się, że jednak bym weszła. Także następnym razem wybiorę tą samą rzecz w rozmiarze M, bo bardzo mi się podoba i bardzo Wam ją gorąco polecam. Może świetnie wyglądać i nadać się do bardzo wielu stylizacji. Like! Rzecz kolejna, tak jak się obawiałam, ja, słuchajcie, założyłam tą koszulę na stanik, mówię, bez stanika i faktycznie stanika już tutaj bym nie wcisnęła, zobaczcie. Jest bardzo duża opiętość na biuście, także zdecydowanie wybrałam za mały rozmiar. Wracam na dzieci ze szkoły. Jest to rozmiar, słuchajcie, M,
Jeżeli chodzi o tą koszulę, ja Wam polecam brać większy rozmiar. Ona jest niby elastyczna troszkę, ale no jak widzicie, ja jestem rozmiar taki, wydawałoby się, uniwersalny, z tym, że jestem nieproporcjonalna, gdyż w biodrach troszeczkę mam, potem w pasie jest troszeczkę wężej i w biustrze jest znowu troszkę więcej. Także tak by to wyglądało. Koszula nie jest zła, jest bardzo fajnie wykonana. Bardzo fajny naprawdę efekt. Ja tutaj bym nie zapinała pod szyję, bo nie lubię mieć nic pod szyją, ale tak też wygląda super. Właśnie mi znowu pada bateria, więc za chwilę podładuję telefon, ale jeszcze Wam chcę ją pokazać. Na długość jest też bezpieczna, bo taka. Tak to wygląda. Naprawdę wygląda super, bardzo mi się podoba, ja Wam ją bardzo gorąco polecam, ale dobrze patrzcie na rozmiary. Ja tą koszulę mogłam chyba jednak mieć w rozmiarze troszeczkę większym, aczkolwiek teraz zastanawiam się, czy L-ka nie byłaby z kolei za duża. Ta jest taka opięta, może ona taka po prostu ma być, ale tak jak mówię, nie założę jej absolutnie na stanik. Stanika tutaj już nie wcisnę, widzicie? Więc z tego tytułu bym wolała wziąć większą, bo tutaj jest mi ciasno. Natomiast jeżeli jesteście szczuplejsze ode mnie, to jak najbardziej M-ka będzie dla Was idealna. Także polecam Wam, bo robi wrażenie, jest bardzo fajna, bardzo taka romantyczna. Myślę też na wiele okazji i do wielu stylizacji się Wam wpasuje. Także bardzo, bardzo Wam gorąco polecam, tylko dobrze zerkajcie na rozmiary. I mamy następną rzecz, słuchajcie, i również bardzo mi się podoba, ale od razu Wam mówię, to nie jest jeans elastyczny. Ja mam w rozmiarze M i chyba znowu ta sama sytuacja, że mogłabym zaryzykować L-kę. Jest to na mnie bardzo opięte, bez stanika mam w tym momencie i faktycznie jest tak, jest, że tak powiem, na styk. Mało ruchów można tutaj wykonać, w sensie, wiecie, ona jest taka w ogóle nieelastyczna, ten jeans jest taki sztywny, ale bardzo efektowny, bardzo ładnie to wygląda. Jak mam tu delikatnie odpięte, to jest wszystko ok. Długość myślę, że też jest idealna, zobaczcie. Też można to fajnie wkomponować do bardzo, bardzo wielu stylizacji. Tak to wygląda, rękaw jest długi, długość rękawa super, tutaj jeszcze mamy zapięcia, naprawdę świetnie jest to wykonane, porządny jest ten jeans, bym rzekła i myślę, że bardzo, bardzo fajnie będzie to wyglądało do bardzo wielu stylizacji. Myślę, że też można śmiało to nałożyć jakoś na bluzeczkę z długim rękawem, na bluzeczkę z krótkim rękawem, jako po prostu kurteczkę. Jak widzicie, ja nie mam stanika i, no i tutaj jest ciasnawo, więc w staniku już bym zaś się nie dopięła. Także patrzcie też na rozmiary, ja mam rozmiar M, polecam brać rozmiar większy, jeżeli jesteście ode mnie szersze, większe. Natomiast jeżeli jesteście szczuplutkie i nie macie zbyt dużych biustów, to polecam M-kę, będzie idealna. Ja Wam polecam ten produkt, tą koszulą, żakietą, marynarką, nie wiem jak to nazwać. No, ale polecam, bardzo mi się podoba.